Księga Joba, 42 rozdział, to jest strona 581. Tutaj widzimy takie słowa, pierwsze wersety z 42 rozdziału przeczytamy. Wtedy Job odpowiedział Panu, mówiąc: wiem, że Ty wszystko możesz i że żaden Twój zamysł nie jest dla Ciebie niewykonalny. Któż jest w stanie zaciemnić Twój zamysł nierozsądną mową? Ale to ja mówiłem nierozumnie o rzeczach cudownych dla mnie, których nie rozumiem. Słuchaj, proszę, i ja chcę mówić. Będę Cię pytał, a Ty racz mnie pouczyć. Tylko ze słyszenia wiedziałem o Tobie, lecz teraz moje oko ujrzało Cię. Przeto odwołuję moje słowa i kajam się w prochu i popiele. Te sześć wersetów pokazuje nam tutaj taki punkt zwrotny w nastawieniu Hioba, ale też jest to punkt zwrotny w nastawieniu każdego z nas, kto spotkał Pana Jezusa jako swojego osobistego Zbawiciela. Przed nawróceniem, choć tu oczywiście nie jest mowa o nawróceniu w sensie zbawczym, jeśli chodzi o Joba, bo on był już wierzącym i zbawionym wcześniej, ale przed nawróceniem z każdej niewłaściwej podstawy człowiek ma swoje różne myśli w różnym zakresie o tym, co jest Boże, a co jest nieboże. I kluczowe jest, żeby tu zobaczyć, na co Job kładzie nacisk. Po pierwsze, kładzie nacisk w wersecie drugim: wiem, że Ty możesz wszystko. Musimy o tym pamiętać, że Bóg jest suwerenny i jest tak, że On sprawuje opiekę nad każdym z nas i jest dobry, a dobroć Boża Jego do upamiętania prowadzi. I Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i do poznania prawdy doszli. I w tym suwerennym działaniu Bożym Hiob zauważył, że żaden zamysł Boży nie jest dla Boga niewykonalny. Jeśli spojrzymy na układ księgi, w którym momencie te słowa padają, to wcześniej, na przykład właśnie 40, 41 rozdział, były opisywane różne zjawiska przyrodnicze. I te różne zjawiska przyrodnicze, od prostych rzeczy, takich, które dotyczą zwierząt domowych, zwierząt gospodarskich, zwierząt dzikich, przechodzą, a na końcu jest opisane już bardzo potężne zwierzę, które dziś moglibyśmy zidentyfikować ze zwierzęciem, którego nie znamy, a które być może jest odpowiednikiem jakiegoś dinozaura. Tak wielkiego i 25, na przykład 41, na ziemi nie ma mu równego. To jest stworzenie nieustraszone. I jeżeli Bóg ma kontrolę nawet nad tak ogromnymi siłami przyrody, jak burza, gdy widzieliśmy, gdy Pan Jezus jednym słowem uciszył morze i fale, gdy ma władzę nad wszystkim, czego my jako ludzie doświadczamy na co dzień i się tych rzeczy boimy, to jakże nierozważne jest myślenie, że my bez Boga możemy zrobić choć jakiś krok, nie zawierzając Mu się, nie ufając Mu w pełni. I właśnie Hiob tutaj powiedział to słowo: wiem, że Ty wszystko możesz i że żaden Twój zamysł nie jest dla Ciebie niewykonalny. O sobie samych możemy powiedzieć, że my możemy niewiele
i wiele naszych zamysłów jest dla nas niewykonalne. I gdy patrzymy na swoje życie, to wraz z wiekiem coraz mocniej widzimy, że to jest prawda. Gdy jeszcze mamy 20-25 lat, to mamy różnego rodzaju różne myśli, które mogą pokazywać nam zwodnicze zaufanie w ciele. Im człowiek jest starszy i widzi, że to, co kiedyś było dla niego łatwe, staje się z każdym dniem trudniejsze. Gdy, tak jak widzimy też w innym miejscu z ksiąg mądrościowych, że starość, gdy zbliża się, to coraz więcej rzeczy wzbudza nasz niepokój, lęk, ale też wywołuje w nas większe uczucie zależności od innych ludzi, ale przede wszystkim powinno wywoływać zrozumienie, że od urodzenia jesteśmy zdani na Pana i coraz lepiej rozumieć to, że każda rzecz musi być w pełnej zgodności z Bogiem. Któż jest w stanie zaciemnić Twój zamysł nierozsądną mową? Tak pyta Hiob. Odpowiedź jest oczywista. Nikt nie jest w stanie tego zrobić, choć wielu zwodzicieli próbuje. Choć wielu oszustów religijnych wyszło na ten świat, ale mamy niezachwiane Słowo Boże. I człowiek, choć próbował Słowo Boże zniszczyć, to nawet powstały towarzystwa, które zajmowały się tym, żeby Słowo Boże zniszczyć, a skutek jest taki, że ich efektem pracy jest jeszcze lepsze udokumentowanie Słowa Bożego przez różnego rodzaju towarzystwa naukowe, gdzie wszystkie te rzeczy były gromadzone po to, żeby udowodnić, że to wszystko jest nieprawdziwe. Nawet Związek Radziecki przechowywał Biblię po to, żeby ją ośmieszyć, zniszczyć, zniekształcić, a skutek jest tylko taki, że najlepiej zachowane manuskrypty Starego Testamentu to jest kodeks leningradzki ze Związku Radzieckiego, sprzedany później do Londynu. Więc tutaj widzimy jednoznacznie, że człowiek nie jest w stanie zaciemnić Bożego zamysłu nierozsądną mową. Ale to ja mówiłem nierozumnie o rzeczach cudownych dla mnie, których nie rozumiem. Tak jest faktycznie, że my mamy wiele myśli, które wymagają korekty, które wymagają uzgodnienia ze Słowem Bożym. I to są rzeczy, które naprawdę w dobrej wierze czasami wnioskujemy, czasami chcemy dobrze pewne rzeczy sobie ułożyć, ale jeżeli one są oddalone od Słowa Bożego, to one są nieprawdziwe. I wiele rzeczy, które nas otacza, człowiek w dobrym zamiarze udogodnienia sobie życia poukładał, a one prowadzą do złego. Nie jedna droga zda się człowiekowi prosta, a wiedzie na zagładę. I czwarty werset. Słuchaj, proszę, i ja chcę mówić. Będę Cię pytał, a Ty racz mnie pouczyć. Taka powinna być nasza postawa, że właśnie przychodzimy do Boga i pytamy, i zadajemy pytania, i znajdujemy w Słowie Bożym odpowiedź. I Słowo Boże ma zaopatrzenie dla nas na każdą naszą potrzebę. Nie możemy być przy tym niecierpliwi, choć z natury jesteśmy niecierpliwi. I szukajmy w Słowie Bożym odpowiedzi. I będziemy pytać Pana, a wtedy Pan będzie nas pouczał w stosownym czasie. I piąty werset. Ten, który nawiązuje do modlitwy, która przed rozważaniem była wyrażeniem zboru. Tutaj widzimy, tylko ze słyszenia wiedziałem o Tobie, lecz teraz moje oko ujrzało Cię.
I my mamy kogoś, kogo nasze oko wiary może oglądać jako tego, który o Bogu opowiedział. Mamy o tym Jana 1 rozdział 18 werset. Ewangelia Jana 1 rozdział werset 18 zawiera takie zapewnienie. Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Syn, który jest na łonie Ojca, objawił Go. Właśnie w Panu Jezusie mamy pełne objawienie Ojca. Wiemy, że celem Bożym było pojednać rzeczy wsze i Pan Jezus tego dokonał. Umierając w naszym miejscu na krzyżu Golgoty i ponosząc za nasze winy całą karę. I szósty werset prowadzi do tego wspaniałego stwierdzenia. Odwołuję moje słowa i kajam się w prochu i popiele. Taka jest prawidłowa postawa nasza, gdy się nasza myśl wynosiła nad myśl Bożą. Żeby to wszystko, co było niezgodne ze Słowem Bożym, odwołać, skorygować, poprawić, dopasować do Słowa Bożego, przypominając sobie, że my jesteśmy tylko prochem z prochu, powstaliśmy w proch się, z czasem obrócimy. Dlatego miejmy właściwą postawę serca i ta lekcja jest zarówno dla tych, którzy nie znają Boga i są jeszcze na swoich ścieżkach jako nienawróceni, ale też jest to lekcja dla wierzących, którzy tak jak Hiob tutaj doznał tego oświecenia Słowem Bożym i bezpośrednio zrozumiał, jaka jest jego relacja do swojego Stworzyciela. Tego typu doświadczenie powinniśmy praktykować nawet kilka razy dziennie. Za każdym razem, gdy widzimy, że w jakiś sposób tą Bożą suwerenność zlekceważyliśmy. I przybliżało się święto Przaśników zwane Paschą. I szukali arcykapłani i uczeni w piśmie sposobu, jakby go zgładzić, bali się bowiem ludu. Judasza zaś zwanego Iskariot, który należał do 12, wstąpił szatan. I ten odszedłszy, umówił się z arcykapłanami i dowódcami straży co do sposobu, jak im go wydać. I uciszyli się i ułożyli się z nim, że mu dadzą pieniądze. A on zgodził się i szukał sposobu, jakby go wydać z dala od ludu. I nastał dzień Przaśników, kiedy należało ofiarować baranka wielkanocnego. I wysłał Piotra i Jana, rzekłszy im: idźcie i przygotujcie nam wieczerzę paschalną do spożycia. Tutaj widzimy rzadką rzecz, która w świecie w zasadzie nie występuje, to znaczy jednomyślność i solidarność. 22 rozdział, 1 werset mówi, że przybliżało się święto Przaśników, zwane Paschą. Drugi werset. Szukali arcykapłani sposobu, jak go zgładzić. Czwarty werset. Judasz umówił się z arcykapłanami, jak im go wydać. Szósty werset. Szukał sposobu, aby go wydać. I świat, jak ma wyjątkową okazję, żeby sprzeciwić się Bogu, nagle staje się jednomyślny i solidarny. Co ciekawe, Łukasz tak dla kontrastu opisał w 15 rozdziale Dziejów Apostolskich też działanie diabelskie wśród dzieci Bożych. Tym razem też najważniejsza rzecz Ewangelia.
droga zbawienia. I tam z kolei diabeł rozbija. Tak jak potrafi zjednoczyć świat wokół celu, jakim jest zgładzenie Chrystusa, tak dzieci Boże potrafi poróżnić kwestii Ewangelii. 15 rozdział Dziejów Apostolskich, 2 werset. Tutaj widzimy, że powstał zatarg i spór niemały między uczniami, między dziećmi Bożymi. Dalej widzimy Dzieje Apostolskie 24. Niektórzy spośród nas zaniepokoili was naukami i wzburzyli. I 15:39. Też kwestia rozpowszechniania Ewangelii. To, co się modliliśmy, że Pan nas używał, to też diabeł wchodzi. Powstało nieporozumienie, tak iż się rozstali Barnaba i Paweł. Tutaj widzimy, że ten, który dzieli, połączył. 22 rozdział Łukasza. Nagle ta sama istota duchowa, szatan, bo tutaj jest on z imienia nazwany, 22 rozdział, 3 werset, w Judasza wstąpił szatan, 3 werset. Tutaj nie ma pozostawionych żadnych wątpliwości, kto to tą jednomyślność zrobił. Duch rozłamu, duch awantur nagle przybrał postać anioła światłości i połączył ludzi w jednym celu. Ten 3 werset o Judaszu, jeśli popatrzymy, że to był koniec drogi, to można powiedzieć, że wszystko dla tego człowieka z punktu widzenia ogłoszenia mu Słowa Bożego zostało zrobione. Ten człowiek miał najlepszego nauczyciela Biblii na świecie. Przez 3,5 roku non-stop był w obecności Pana Jezusa i słuchał Jego nauczania. I charakterystykę takiego człowieka możemy znaleźć w Hebrajczyków 6 rozdział, 4 werset. Jest rzeczą niemożliwą, żeby tych, którzy raz zostali oświeceni, na Judasza przez 3,5 roku cały czas padało światło Pana Jezusa. Tak oświetlony jak on, dzisiaj nikt nie może być. Zakosztowali daru niebiańskiego. On każdego dnia kosztował tego daru niebiańskiego. Stał się uczestnikiem Ducha Świętego. Osobiście widział, jak inni uzdrawiają, a być może nawet sam uzdrawiał, chodząc, będąc posłany, głosił Ewangelię, albo jako ten drugi, słyszał, jak ten drugi głosi. Zakosztowali Słowa Bożego, że jest dobre. Widział zmianę w ludziach, którzy słyszeli nauczanie Pana Jezusa. On cały czas był w ścisłym gronie. Widział, że to Słowo Boże jest dobre. Widział cudowne moce wieku przyszłego. Widział, jak autentycznie chorzy nagle chodzą, zmarli są wzbudzani, ślepi zaczynają widzieć. I to jest, jeżeli przyjmiemy ten wariant, że on sam uzdrawiał, to też Mateusza 7 rozdział. Werset 7 rozdziału Mateusza. I tutaj: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim,
przemawianie w imieniu Pana jest prorokowaniem. W imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów, w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów, a wtedy im powiem, nigdy Was nie znałem. Idźcie precz ode mnie, Wy, którzy czynicie bezprawie. Oni nie czynili woli Ojca, a wolą Ojca, wiemy, jest uwierzenie w Pana Jezusa, bo zapytano Pana Jezusa, co jest wolą Ojca. A Jezus powiedział wtedy, wolą Ojca jest uwierzyć w Tego, którego On posłał. I Judaszowi wszystkiego nie brakowało, z wyjątkiem jednej rzeczy. Nie uwierzył w Pana Jezusa, nie zrealizował woli Ojca. Nie narodził się na nowo, nie został zamieszkany przez Ducha Świętego, dlatego było miejsce, żeby zamieszkał nim szatan. I stał się nieszczęśnikiem, w którym zamieszkał szatan. Nie wiem, ile jest takich miejsc z Biblii dokładnie, ale takim człowiekiem, którego wejdzie szatan, będzie człowiek grzechu w objawieniu opisanym, 13 rozdział. I to też będą opłakane skutki.